Witam. To jest pierwszy odcinek i mam nadzieję, że nie ostatni, mojego nowego projektu zatytułowanego Piosenka pod nożem. Założenie jest bardzo proste. Weźmiemy sobie na warsztat jakąś piosenkę, pokroimy ją na części i wyciągniemy z niej wszystko to, co może nas zainteresować. Fakty historyczne, aluzje, morały, puenty. Zanim jednak przejdziemy do sedna, chciałbym serdecznie podziękować Meliodasowi za intro. Link do jego kanału znajdziecie w opisie. Dziękować. Jak zauważyliście, w tle cały czas leci cicha muzyka, cicha piosenka. Oto jej tekst, możecie się z nim zaznajomić. Jest to utwór A czyjeż to imię rozlega się sławą, autorstwa Marii Konopnickiej. Nie jestem wam w stanie podać dokładnie czasu powstania pieśni, jednakże musi to być gdzieś między jej debiutem literackim w 1870 roku, a 1910 rokiem. Tak więc przejdźmy do tekstu. A czyjeż to imię rozlega się sławą? Kto walczył za Francję z Hiszpanami krwawo? To konnica polska, sławne szwoleżery, zdobywają cudem wąwóz somosierny. Od razu rzuca się w oczy fakt, iż podmiotem lirycznym jest tutaj jakiś obserwator zdarzeń, narrator, który opowiada nam o sytuacji. Wstęp odnosi się do sławy, jaką szwoleżerom, Polakom w armii francuskiej, przyniosła szarża, którą zdobyli wąwóz w Hiszpanii, nieopodal wioski Somosierra. Zdobywają cudem odnosi się do konkretnych uwarunkowań historycznych i uwarunkowań geograficznych pola walki. Żeby kontynuować omawianie tego tekstu, musimy sobie pokrótce omówić historyczne tło tego utworu. Odnosi się on do bitwy o wąwóz Somosierra, a raczej szarży polskiej konnicy na ten wąwóz, która trwała tak naprawdę nie więcej niż 10 minut. Miała miejsce w 1808 roku, 30 listopada, rankiem, podczas kampanii cesarza Napoleona Bonapartego w Hiszpanii. Sama kampania wynikała bezpośrednio z faktu dążenia Napoleona do utworzenia blokady kontynentalnej, która miała na celu zniszczyć ekonomicznie Wielką Brytanię, aby ta zaprzestała tworzenia koalicji antynapoleońskich. Aby to działało, blokada musiała być szczelna i rozciągać się od Półwyspu Pirenejskiego, Hiszpanii i Portugalii, aż do Rosji. W roku 1808 nastąpił przewrót w Madrycie i król Karol IV Bourbon, sprzyjający Napoleonowi, został obalony. Jego miejsce zajął Ferdynand VII, przychylny Anglikom. Bonaparte zaprosił ich obu do rokowań w Bayonne, ale zamiast je podjąć, uwięził obu władców i planował osadzić na tronie hiszpańskim swojego brata, Józefa Bonaparte. Wiadomo, z rodziną to lepiej, tak? Tutaj sytuacja się komplikuje, gdyż w maju 1808 roku, przed przybyciem nowego władcy, w Madrycie wybucha powstanie ludowe zwane Dos de Mayo, czyli dosłownie z hiszpańskiego 2 maja. Cała Hiszpania podrywa się do walki przeciw francuskim okupantom, co zmusza Napoleona do zbrojnego odzyskania kontroli nad regionem. Napoleon zamierza zdobyć Madryt, udając się jak najkrótszą drogą przez miasta Lenne i Arandę. Więc na drodze jego armii siłą rzeczy staje wąwóz Somosierra w górach Ailon. Przełęcz jest zaś broniona przez generała Benito San Juana z niewielkimi siłami, tam zdaje się 12-13 tysięcy żołnierzy nieregularnej piechoty. I myślę, że możemy przejść do kolejnego fragmentu tekstu. Już francuska jazda cofa się w nieładzie, pod śmiertelnym ogniem wał trupów się kładzie. A wtem Napoleon na Polaków skinął, skoczył kozie tulski, w czwórki jazdę zwinął. Droga na szczyt Przełęczy była broniona przez 4 baterie dział, po 4 działa 8-funtowe w baterii, co razem daje 16 armat. Ich kaliber w dzisiejszych czasach określilibyśmy na 100 mm. Ich zasięg ostrzału pokrywał większość 2,5-kilometrowej drogi na szczyt. Wyobraźcie sobie, 2,5 km przejechać na koniu, kiedy strzelają do ciebie z muszkietów i z dział. Niezły wyczyn. Dodatkowo Hiszpanie wykopali na początku przełęczy rów, znajdujący się około 300 metrów przed pierwszym stanowiskiem artylerii. Z początku gęsta mgła, bo to było rano, tak, gdzieś w okolicach 10, gęsta mgła umożliwiła francuskiej piechocie zasypanie części tego rowu, natomiast francuscy strzelcy konni udali się na rekonesans. Gdy mgła opadła, Hiszpanie rozpoczęli ostrzał wojsk francuskich,
Stąd właśnie francuska jazda zaczęła się cofać, tak, w nieładzie, w chaosie, ratując życie. Jednakże kwestia o dużych stratach pod ostrzałem artyleryjskim i ogólnie ostrzałem Hiszpanów nie jest prawdziwa. Straty podczas tej całej bitwy były stosunkowo niewielkie. Szacuje się je na mniej niż 100 osób. Spośród 40 tysięcy żołnierzy, którymi dysponował Napoleon, było wśród nich 130 szwoleżerów polskich. Francuscy dowódcy stwierdzili, że bezpośrednia szarża na pozycję nieprzyjaciela nie jest możliwa. Natomiast cesarz rozkazał Polakom dokonać szarży. Był to trzeci polski szwadron służbowy, natomiast jego dowódcą był wspomniany w tekście pułkownik Jan Leon Kozietulski. Określenie o zwinięciu jazdy w czwórki jest tutaj chyba raczej umowne, ponieważ szarża kawalerii wygląda raczej na rozwinięcie szyku. To jest szybka jazda galopem z obnażonymi szablami. O szyku czwórkowym możemy mówić tylko przy rozpoczęciu szarży. Natomiast wąwóz był bardzo wąski, więc przypuszczalnie kawalerzyści byli tutaj zbici bardziej w zwartą, ciasną grupę. Może jechali dwójkami, nie mam pojęcia. Ponadto tekst sugeruje nam tutaj, że Kozietulski skoczył dowodzić jazdą francuską, tak? Skoczył Kozietulski w czwórki jazdy z winą. Nie jest powiedziane jaką jazdę. Nie jest to prawda, jakoby on dowodził jazdą francuską, ponieważ dowodził własnym oddziałem, tak? Oddziałem szwoleżerów polskich. Poza tym jeszcze samo skinięcie cesarza na Polaków jest też umowne, ponieważ w praktyce rozkaz do szarży został Polakom dostarczony przez adiutanta, Francuza, który, jako ciekawostkę wam powiem, też się do tej szarży przyłączył. Idziemy dalej. Nawiarusł w czele, jak piorun się rzucił. Wziął pierwszą baterię, ale już nie wrócił. Skoczył Dziewanowski, jak piorun się rzucił. Wziął drugą baterię, ale już nie wrócił. Wiarus oznacza tutaj starego, dzielnego albo zasłużonego żołnierza. Kozietulski rzekomo wziął pierwszą baterię i jest to prawda. Jednakże fałszem jest jego rzekoma śmierć, bo tak możemy to odczytać, tak? Twierdzenie, że już nie wrócił, oznacza, że w sumie zginął, tak? W rzeczywistości Kozietulski został lekko ranny i został przygnieciony swoim własnym koniem, najpewniej zastrzelonym podczas szarży. Jako jeden z pierwszych wrócił na pozycję wyjściową na piechotę. Ponadto ukazane w tekście branie baterii partiami, tak, po pierwsze, że najpierw skoczył jeden, wziął pierwszą baterię, skoczył drugi, wziął drugą, nie jest prawdziwe, nie jest poprawne, ponieważ impet szarży zaniósł Polaków właściwie dosyć szybko, tak 10 minut, na sam szczyt Przełęczy, gdzie wzięli wszystkie cztery baterie z marszu. Ciężko dowodzić się z szarżą kawalerii, bo tak naprawdę wszyscy jadą i siedzą, tak? Wspomniany dalej oficer Jan Dziewanowski brał udział w szarży razem z Kozietulskim, ale jego śmierć z kolei jest prawdziwa, możemy to tak odczytać. Dziewanowski zmarł kilka dni po bitwie z powodu odniesionej rany. Była to konkretnie utrata nogi, najprawdopodobniej w wyniku trafienia kulą armatnią i było to tuż przed trzecią baterią podczas szarży. Przejdźmy do kolejnego fragmentu tekstu. Skoczył Krzyżanowski, jak piorun się rzucił, wziął trzecią baterię, ale już nie wrócił. Jeszcze się została ta bateria czwarta, bronią jej Hiszpanie, trwa walka wreszcie zażarta. Wspomniany w tekście porucznik Krzyżanowski faktycznie brał udział w szarży i zgodnie z tekstem już nie wrócił, zginął podczas ataku. Strofa odnosi się zapewne do momentu, kiedy Polacy w natarciu znajdują się na wysokości trzeciej baterii dział, to też porucznik prawdopodobnie zginął tuż po jej zajęciu. Kiedy szwoleżerowie szarżowali na ostatnie stanowisko artylerii na szczycie Przełęczy Somosierra. Co do zażartości walki nie ulega wątpliwości, że Hiszpanie musieli się bronić. Przejdźmy do kolejnej strofy. Niegolewski młody spiął konia ostrogą. Może stracę życie, lecz sprzedam je drogo. Jak wicher się rzucił, jak błyskawica, a za nim jak burza ta polska konnica. Tutaj tekst jako głównego bohatera kończącego szarżę, że się tak wyrażę, uznaje podporucznika Andrzeja Niegolewskiego, który dołączył do szarży, ba, nawet przegonił resztę kolegów ze swoim oddziałem, kiedy powrócił z rekonesansu w górach. Stąd może wynikać porównanie do błyskawicy, podkreślenie ogromnej szybkości tego ataku. Natomiast określenie konnicy polskiej burzą jest tutaj po prostu, myślę, uznaniem wartości bojowej lekkokonnych oraz wzbudzanego później przez tą formację respektu. Jeszcze
tak jakby nie było wiadomo, to na wszelki wypadek, bo może niektórzy nie wiedzą. Tutaj spiął konia ostrogą, jest po prostu, no oznacza, że zmusił konia do galopu, tak? Jeźdźcy noszą ostrogi, dzięki którym mogą uderzyć konia pod boki i koń, czując ból, zaczyna biec szybciej. Dalej, kolejny fragment tekstu. Już biorą armaty, już tną kanoniery. Już wzięli Polacy wąwóz Somosierry. Niegolewski ranny z konika się chyli, Napoleon z piersi orła mu przyszpili. Już biorą armaty, już tną kanoniery. Kanoniery to jest, no brzmi to w ten sposób, żeby się rymowało oczywiście, kanoniery, somosiery. Chodzi tutaj o kanonierów, tak? Kanonierzy powinno być. Kanonierów tną. Kanonier to jest ktoś taki, kto obsługuje działo, tak? Z angielskiego kanon, działo. No i oczywiście rzecz jasna, szwoleżerowie zdobywają wąwóz, a ruszające za nimi wojska francuskie zaczynają ścigać Hiszpanów, którzy rzucają się do ucieczki po utracie przełęczy. Francuzi wzięli do niewoli po tej bitwie około 3000 jeńców. Co do wspomnianego Niegolewskiego, wers o chyleniu się z konika jest tutaj wizją artystyczną, ponieważ Niegolewski został ranny, gdy jego koń padł i przygniótł go na polu bitwy. Hiszpanie usiłowali go dobić, lecz szczęśliwie nie udało im się tego dokonać. Faktem jest jednak, iż Napoleon uhonorował rannego Niegolewskiego później krzyżem Legii Honorowej, który odpiął z własnej piersi. Trzeba tu jednak wspomnieć, że order ten nie jest orłem, to nie jest orzeł. Myślę, że warto jeszcze dodać, iż ta zwycięska szarża, pod której wrażeniem był cesarz Napoleon, spowodowała znaczny wzrost prestiżu szwoleżerów, którzy do tej pory przez Francuzów byli traktowani co najmniej z lekką pogardą. Pozostaje nam jeszcze ostatnia strofa, składająca się z dwóch wersów. I rzecze ściskając rannego junaka, nie ma niepodobnej rzeczy dla Polaka. Oczywiście junak jest to określenie na młodego, sprawnego mężczyznę, w tym przypadku żołnierza. Natomiast ostatni wers utworu to napoleońska wersja powiedzenia Polak potrafi, tak? Dla Polaków nie ma rzeczy niemożliwych, co wielokrotnie w sumie mamy potwierdzone w naszej zaszczytnej historii i do tego właśnie odwołuje się utwór na końcu. Warto tutaj dodać, iż napoleoński generał Montbrun, będący doświadczonym kawalerzystą, oświadczył przed bitwą cesarzowi, że szarża konnicy na pozycję artylerii jest niemożliwa i chyba już raz o tym wspomniałem, że oni ustalili, że to jest niemożliwe, tak? Wydarzenia spod Somosiery pojawiają się też w innych miejscach w kulturze i sztuce, w obrazach czy w literaturze. Przytoczę wam kilka dzieł literackich, to chodzi na przykład o Księgę 11 pana Tadeusza, autorstwa Adama Mickiewicza, czy piosenki Czerwone maki na Monte Cassino, Feliksa Konarskiego oraz Somosiera Jacka Kaczmarskiego. Generalnie ta ostatnia, no cóż, lubię Kaczmarskiego, lubię tą piosenkę i polecam szczerze. Ostatecznie myślę, że piosenkę A czyjeż to imię możemy ocenić pozytywnie jako pieśń ku pokrzepieniu serc, upamiętniającą naszych bohaterskich rodaków walczących w Hiszpanii pod Napoleonem. Jednakże jeżeli chodzi o fakty historyczne zawarte w piosence, jest tutaj kilka odstęp od prawdziwej wersji wydarzeń. Natomiast ogólnie sam bardzo lubię tę piosenkę, no i wam polecam słuchać. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem i to byłoby na tyle. Kolejne odcinki będą się pojawiać raczej losowo. A może wy chcielibyście dać mi jakiś pomysł na nowy materiał, a o innej piosence piszcie w komentarzach. A ja już dziękuję, do widzenia.